Witam państwa ponownie. Rozpoczynamy przegląd portalu w polityce.pl, najważniejszego portalu konserwatywnego. Przypominam, w czołówce nie tylko portali w Polsce, ale również w ogóle mediów jako takich. Moim i państwa gościem jest Aleksander Majewski, dziennikarz, pisarz, publicysta, dzisiejszy wydawca portalu w polityce.pl. Dzień dobry, Alku. No właśnie, wszyscy odmieniają Patryk Jaki, Rafał Trzaskowski albo Czaskowski, jak kto woli, przez wszystkie możliwe przypadki. I widzę, bardzo ważna informacja, która, jak to mawiamy, żre, prawda? Patryk Jaki w obronie słoików. Rafał Trzaskowski nie musi nikogo uczyć, jak żyć w Warszawie. I jeszcze Rafał Trzaskowski sugeruje, że mieszkańcy Warszawy, którzy się w niej urodzili, są lepsi. Moim zdaniem wszyscy, którzy związali swe losy ze stolicą, mają prawo nazywać się warszawiakami. Tak mówi Patryk Jaki, którego przypominamy o godzinie 13:40 będzie gościem Marcina Fiołka, naszego redakcyjnego kolegi. Alku, powiedz, sprytny pomysł na kampanię wyborczą, czy może właśnie no danie odpór takiej pogardzie, którą niestety Rafał Trzaskowski lubi pokazywać? Cóż mogę dodać, jeżeli sam cały czas alarmowałem, że Jaki właśnie powinien odwołać się do tego elektoratu, elektoratu słoików, do którego od dawna o tym piszesz i mówisz. Sam się zaliczam, bo też jestem słoikiem, pracuję od kilku lat w Warszawie, no i też tu płacę podatki, wbrew opiniom, jakie krążą o słoikach. Dlatego wydaje mi się, że jest to krok bardzo dobry. Krok, który przede wszystkim sprawia, że Jaki odwołuje się nie tylko do tego pisowskiego jądra, do elektoratu prawicy, ale właśnie do szerszego grona osób. Osób, które zwracają uwagę na problem pewnej dyskryminacji słoików przez tak zwanych rodowitych warszawiaków. Chociaż jeżeli byśmy się przypatrzyli rodowodom, to okazuje się, że rodowitych warszawiaków no tak naprawdę nie ma. A to pojęcie jest zwykłą wydmuszką medialną, bo ktoś po prostu nie radził sobie na wsi, przyjeżdżał do Warszawy, budował socrealistyczne osiedla, natomiast już jego potomkowie twierdzą, że są rodowitymi warszawiakami. No bzdura. Mniejsza o to. Dobrze, że odbudowywał ten człowiek Warszawę, żeby było jasne, tak, prawda? Tak, ale natomiast akurat tworzenie jakichś legend, konfrontacji, legend i jeszcze szykanowanie osób, które przyjechały po to, żeby budować potencjał tego miasta i przy okazji po prostu, albo przede wszystkim, rozwijać swoją karierę, po prostu szukając lepszego życia dla siebie. No myślę, że w dobie obecnej, w XXI wieku, szykanowanie kogoś tylko z powodu pochodzenia, miejsca zamieszkania, no jest jakimś kuriozum. W świecie globalnej wioski, prawda? Dokładnie. Mam nadzieję, że Patryk Jaki będzie kandydatem sprzeciwu wobec takiego warszawskiego szowinizmu, jaki możemy obserwować w ostatnich latach. Źle rozumianego establishmentu? Tak, tak, bo niestety mamy do czynienia ze stworzeniem takiej samozwańczej elity, która mimo faktów, wbrew tym faktom, próbuje kreować wizerunek taki, że oto przyjechały jakieś rozwrzeszczane słoiki z prowincji, które zabierają pracę rodowitym warszawiakom. No niestety taka narracja też się pojawia. No i dziwi mnie trochę to, że Rafał Trzaskowski, który jest jednak przedstawicielem partii chcącej mieć się liberalną, podnosi takie staroświeckie, drobnomieszczańskie postulaty, które z liberalizmem tak naprawdę nie mają nic wspólnego, więc akurat byłbym hipokrytą, gdybym nie przyklasnął akurat takiej retoryce, takiej narracji, jaką Jaki zaczął stosować. Ja myślę, że to jest dobra taktyka. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z profesorem Norbertem Maliszewskim, nieskromnie polecam państwu tę rozmowę. Również w portalu w polityce. Dokładnie, politolog zwrócił uwagę na to, że Jaki może być kojarzony tylko z jednym tematem, mianowicie z komisją weryfikacyjną, i chociaż można to potraktować jako olbrzymią zasługę tego kandydata, to jednak w wyborach samorządowych, w wyborach na prezydenta stolicy może to nie być argument wystarczający. Co więcej, może być pewną wadą, że jest kandydatem jednowymiarowym. W przypadku, kiedy Patryk Jaki odnosi się właśnie do osób, które przyjeżdżają do Warszawy, mówi, ta stolica jest otwarta na ludzi dynamicznych, przedsiębiorczych, ludzi, którzy chcą budować potencjał, którzy chcą rozwijać własne kariery, to ja myślę, że będzie taki dodatkowy plusik przy jego nazwisku. Więc dla mnie przedstawianie właśnie takiej narracji nie jest żadnym zaskoczenie. Pomogłeś sztabowi Patryka Jakiego w tej myślę, że złośliwcy już zaczną na Twitterze pisać, że robię darmowy PR, no ale mi się zdarza krytykować i chwalić. Tak, to prawda. Nie przyjmuję ja się z kolei tym. Pamiętam, jak napisałem ponad miesiąc temu komentarz portalu w polityce.pl, żeby się PiS w końcu zdecydował na coś. Cokolwiek zrobi, niech się decyduje i niech to będzie Jaki. Udało się. Widzę czołówkę portalu w polityce.pl. No i kolejna kandydatura bardzo istotna. Małgorzata Wasserman w Krakowie. Zdecydowałam się kandydować z wielką radością. Moim priorytetem jest to, by ludziom żyło się łatwiej.
proste hasło propagandowe, ale osoba niezwykła. Co sądzisz o tej z kolei kandydaturze? No na pewno Małgorzata Wasserman jest jednym z najlepiej przygotowanych merytorycznie polityków. Jest to osoba z wykształceniem prawniczym, która doskonale zna mechanizmy funkcjonowania państwa, prowadzenia tak intensywnej kampanii. Z pracy PL wczoraj, bo udzieliła tylko jednego wywiadu. Poruszyliśmy dosłownie tylko kilka tematów. 40 Patryk Jaki, a wieczorem serdecznie państwa zapraszam.